Z tej strony Sunny i witam Was bardzo serdecznie na kanale TVOB. Dzisiaj porozmawiamy sobie o takim pojęciu jak moda na bezdomnego. Skąd to się wzięło, czy to już jakiś czas temu było w modzie, czy to nagle teraz jest taki boom i było jakiś czas temu już na podziurawione na koszulki, oversize'owe rzeczy i tak dalej. Przede wszystkim na samym wstępie chciałabym powiedzieć, że moda na bezdomnego nie oznacza to samo co utożsamianie się z ludźmi bezdomnymi, bowiem jest wielka różnica między osobami, które normalnie mogą mieszkać w domu, nie muszą zastanawiać się, gdzie prześpią każdą kolejną noc, które mogą spokojnie sobie ubrać swoje rzeczy i mniej więcej wybrać to, w czym chodzą, bo nawet osoby z nieco biedniejszych rodzin jednak mogą sobie pozwolić na pewne tam, powiedzmy sobie, wybory, chociażby chodząc do lumpeksów. Natomiast bezdomni cóż, noszą tylko to, co mogą znaleźć i różnica między nimi a ludźmi, którzy normalnie mają domy, że osoby bezdomne no niestety też mają swój specyficzny zapach i po prostu takie powiedzenie jak moda na bezdomnego czy szyk bezdomnych jest po prostu takim stwierdzeniem, które łatwo weszło gdzieś tam do świata mody i zakorzeniło się i kojarzy się z pewnymi ubraniami. Jak pewnie wiecie, moda na oversize'owe, porwane rzeczy odchodzi i wraca. Jakiś czas temu, mianowicie w roku 2010, Vivienne Westwood właśnie stworzyła taką kolekcję inspirowaną szykiem bezdomnych. Jak widzicie po zdjęciach na pokazie, faktycznie pojawili się modele, którzy rzeczywiście już nie wyglądali jak bezdomni ludzie, jednakże mieli ze sobą różne foliowe torby, wózki i te ubrania miały nieco przypominać ubrania osób, które nie mają gdzie mieszkać, aczkolwiek były już dużo lepsze jakościowo. Jednakże ceny tych ubrań, możecie się spodziewać, były kolosalne. Jeżeli wiecie, kim jest Vivienne Westwood, to jest jeden z najpopularniejszych projektantów na świecie. Wracając do mody dla bezdomnych i tego, jak to funkcjonuje teraz mniej więcej w roku 2016-2017, pewnie zauważyliście taki wielki boom wszędzie na pocięte ubrania, pokucina tak krzywo nożyczkami, dziury we wszystkim i tego typu sprawy. To też podchodzi pod tą modę bezdomnych. Ubrania w tym stylu pokochało ogrom społeczeństwa, w tym również masę gwiazd. Dodatkowo na co dzień też możemy widzieć, jak różne blogerki, różni styliści na łamach YouTube'a czy różnych gazet. Ludzie po prostu pokazują, jak przerobić ubrania tak, aby wyglądały niedbale porwane, na niedbale pocięte, tak aby co na nie nasze dzieło wyglądało, jakby były po prostu porwane i naprawione. Styl na bezdomnego to także, tak jak powiedziałam już wcześniej, oversize'owe rzeczy, ale również też nakładanie masy warstw na siebie, szczególnie no w te zimniejsze dni, bo umówmy się, w wakacje mało kto założy na siebie bluzę, kurtkę, wielki szal i czapkę bezdomnego. W każdym razie, podsumowując krótko to całe pojęcie, takie coś jak moda na bezdomnego, czy nawet bezdomny szyk, szyk bezdomnych istnieje i jest codziennością w zasadzie wielu osób, myślę, że nie jednej też osoby z Was. Ja też w swojej szafie mam wiele różnych oversize'owych rzeczy, czy to z lumpeksów, czy to z normalnych sklepów, czy też przerobionych po prostu przeze mnie, dodatkowo tych właśnie podziurawionych i tak dalej. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, co Wy sądzicie o tym stylu, czy macie jakieś ubrania w tym klimacie w swoich szafach, czy Wam się to wszystko podoba, czy raczej zostaniecie przy czymś bardziej eleganckim i stonowanym. I jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało przybliżenie tego hasła przeze mnie. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do następnego razu, trzymajcie się ciepło. Pa, pa!